Hello Neighbor. Dużo można powiedzieć o tej grze, a przede wszystkim, że miała cholerny potencjał. Już po pierwszych alfach, prealfach ludzie oczekiwali genialnego horroru. Sąsiad ze sztuczną inteligencją. Dom, do którego trzeba się włamać. Świetnej, przerażającej fabuły. Jednak wszystko się posypało. Improwizacja twórców, dziwaczne pomysły od youtuberów, też trochę nieumiejętność twórców w tworzeniu gier tutaj chyba też dodała swoje. I dostaliśmy... zabugowaną, dziwną i strasznie chaotyczną grę horrorową, oczywiście w cudzysłowiu. Dostaliśmy potem Hide and Seek i Secret Neighbor i bardziej Hide and Seek trochę przykładały się do fabuły. Fabuła w Hello Neighbor generalnie jest ciekawa, ale widać, że jakby początkowo chcieli zrobić jednak coś kompletnie innego. I mega z tym improwizowali. Gra z takiej prostej gry stealth horror game, gdzie po prostu musieliśmy szwendać się po domu sąsiada, zabrać motek i klucz, żeby dostać się do piwnicy, bo to każdy ma w swoim domu. To się przeistaczało w coś dziwnego, coś takiego, kto by nikt nie pomyślał. Nikt tego nie rozumiał. Chyba tylko twórcy to rozumieli. Nagle wyszedł tajemniczo prototyp. Ten prototyp pokazywał w ogóle nowy koncept, czyli stróża nocnego, gdzie po prostu trzeba pilnować pewnej placówki i odkryć pewną tajemnicę. Moim zdaniem jest to o wiele lepszy koncept od Hello Neighbor. Oficjalnie zapowiedzieli Hello Neighbor 2. W momencie zapowiedzenia tej gry wydali pre-alfę Hello Neighbor 2, czyli Hello Guest, oraz pierwszą alfę Hello Neighbor 2. Kiedy Hello Guest to była w sumie lepsza wersja, to Hello Neighbor 2 Alpha 1 jest zabugowana, niezoptymalizowana i to tak jakby przerobić Hello Guest na Hello Neighbor 1. To jest takie, po co? Nie wiemy, czy to jest decyzja wydawcy, czy samych twórców. Myślę, że jednak wydawca stwierdził, ej, no to co? No to skoro mamy taki hype, no to wypromujmy to. Może twórcy coś z tym zrobią i połączą Hello Guest z Hello Neighbor 2. Byłoby spoko, bo połączenie tych konceptów jest naprawdę dobrym pomysłem, tylko muszą popracować nad gameplayem, bo on jest koszmarny. Fani też nie stoją i teraz się zastanawiacie, o co chodzi z tym tytułem, czemu nowe Hello Neighbor? Nie chodzi o Hello Guesta czy o Hello Neighbor 2, ale o Hello Guest też sobie powiemy. To jest bardzo interesujący produkt i mam nadzieję, że będzie rozwijany. Już walić to. Fani od dawna tworzą fangamy, tylko że po pierwsze schodzi to długo, bo to robi się generalnie samemu i ciężko odwzorować grę. Ale znalazłem jeden fangame, który przerabia całego Hello Neighbora 1 w styl Hello Neighbor Pre-Alpha. Ta gra jest nawet lepsza od Hello Neighbor Pre-Alpha. Chcecie się przekonać? Zapraszam. Zacznijmy od najważniejszego, czyli od sąsiada. Sąsiad w fangame jest o wiele mądrzejszy, jak i normalniejszy. Po pierwsze, jak jesteśmy na dworze i sąsiad coś usłyszy, to nie jest tak, że on wychodzi przez okno albo co gorsza przez ścianę. On normalnie wychodzi przez frontowe drzwi do domu i dopiero sprawdza. This is fucking brilliant! W porównaniu do prealfy sąsiad nie przechodzi przez płot, ani nie przechodzi w ogóle przez okna. Plus 11 punktów za to, że ta gra jest tak realistyczna. Ten fangame, zaznaczmy, że to jest fangame cały czas, będę to zaznaczał. Wspomniałem, gra jest bardziej realistyczna, więc możemy trzymać tylko jedną rzecz. Nie ma ekwipunku, co mi się w sumie podoba, bo musimy obmyśleć strategię. Spanie restartuje jakby cały poziom. To nie jest tak, że się prześpimy i tylko restujemy czas,
sąsiad trzmiewie i nam rzeczy zostaną. To jest nierealistyczne. Jak się prześpimy, to po prostu nie mamy żadnych rzeczy, tak jakbyśmy kliknęli restart ever po prostu. Nie ma nic. A uważam, że gdybyśmy realistycznie się do kogoś zakrali, to rano by już czekała na nas policja, więc no. Żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, czemu się restartuje poziom. Kolejny mega duży plus grafika. To jest genialne, że ja nawet nie wiem, skąd twórca wziął te wszystkie asety. On je wziął, to są nie z prealfy. W pierwszym poziomie znajduje się dom ze pierwszego zwiastunu. W drugim poziomie dom z prealfy, a w trzecim dom z chyba alfy drugiej. Nie ma domu z alfy 1. Bo dom z alfy 1 i dom z prealfy to w sumie są te same domy. Tylko dom z alfy 1 jest trochę bardziej rozszerzony. Kolejna rzecz to są normalne podpowiedzi. Nie ma jakichś dziwnych zagadek typu trzeba ustawić pod odpowiednią powierzchnią pewne rzeczy, żeby się uruchomiły pewne drzwi. To jest bez sensu, przecież to tak jakby sąsiad chciał, żebyśmy otworzyli te drzwi, chciał, żebyśmy rozwiązali te zagadki i otworzyli drzwi. To jest bezsensowne. A tutaj nie mogłem znaleźć klucza prawidłowego do piwnicy. Znalazłem inny klucz, zobaczyłem, może w moim domu są jakieś drzwi, do których już pasują, to otworzyłem drzwi i dostałem podpowiedź. Dostałem podpowiedź dosłownie, gdzie właśnie znajduję młotek albo klucz. W końcu, normalne podpowiedzi i wystarczy szukać i nie się nie dać złapać przez sąsiada. I to jest moim zdaniem tak powinno być, że sąsiad powinien być mega realistycznie mądry. Powinniśmy dostać faktycznie plan, gdzie co jest. Jak i w sumie fajnie, jakby była jakaś mechanika z mapą czy coś, że można, albo z tablicą, że można sobie robić zdjęcia czy coś. Z tego co zauważyłem, to planują to w Hello Neighbor 2, więc może coś wymyślą, albo ten twórca coś wymyśli. Następną rzeczą, którą mnie tak wkurzyła w Hello Neighbor oryginalnym, w akcie trzecim, to supermoce. Mianowicie tam na podwójny skok, niewidzialność, nie żeby coś, ale supermoce w horrorze. Aha. Wyobraźcie sobie, jak takie supermoce byłyby na przykład w Greni. Gra by była o 180 stopni inna. Co jest bez sensu. Ja nie rozumiem w ogóle takiego zamiaru dawać supermoce do horroru. To jest dziwne. Teraz przejdziemy do czepialstwa, nie minusów, bo niestety, ale nie można dawać minusów tej grze, bo to jest fan game. To jest fan game, czyli fanowska gra. A i tak odwalił kawał dobrej roboty, ponieważ jest jeszcze inny fan game, który gra mi się mega źle. Gra mi się tak samo źle jak oryginał. A ten fan game jest taki dobry, że po prostu on jest po prostu jak pierwsza prelfa, taki dobry, dobry. Pierwsze czepialstwo to jest optymalizacja. Ja muszę grać na low. Wiecie, co trzeba zrobić, aby gra chodziła? Wszystko na ultra low, jak to Hede mówił. Kolejna rzecz. Czasem przedmioty spadają przez ziemię. To akurat nie wiem, czy to poprawi, czy nie. Ale tylko raz mi się tak zdarzyło, więc rzucanie rzeczami jest problematyczne, jak i nie można akurat blokować drzwi krzesłami, co jest dziwne, bo ta gra już ma betę. Ta gra zaraz pewnie będzie miała finalną wersję i nie ma nadal mechaniki z blokowaniem drzwi. To dosyć, można już powiedzieć, że minusem gry, tego fangame'a, bo nie żeby coś, ale blokowanie drzwi to powinno być normalne, ale nie czepiamy się aż tak bardzo. Są też małe problemy z sąsiadem, na przykład, zobaczcie sami. No weszliśmy do domu. Patrzy się na nas przez okno, a on nic. No co to jest? Czasem nas łapie, czasem też nie. Więc tak się prezentuje fangame, który został zrobiony o wiele lepiej od oficjalnej gry, który prawdopodobnie przekona bardziej fana horrorów
niż oficjalna gra. W tej grze nawet, w tym fangamie, nawet są stare dźwięki, przy których ma się dreszcze. Naprawdę, to jest warte. I to jeszcze za darmo on to zrobił. Bo w sumie nie może wydać pieniędzy, ale... No, więc życzę miłego grania w Hello Neighbor Alternative Reality, tak to się chyba nazywało. No, a ja spadam. Siema.